Dobra, to cześć wszystkim. Ja nazywam się Marcin. Razem ze sporą częścią naszego zespołu oprogramowania lotnego przyjechaliśmy do Was z firmy KP Labs z Gliwic. KP Labs działa na rynku kosmicznym. Zajmujemy się produkcją komputerów pokładowych, czyli elektroniki, mechaniki, wszelkiej maści oprogramowania, które lata i będzie latać w kosmos. W zeszłym roku, w listopadzie 2023, na orbitę poleciał nasz satelita Intuition 1, Intuition 1 i to jakby stało się taką główną motywacją do tego, żebyśmy tu dzisiaj z chłopakami przyjechali i poopowiadali. Więc ja zacznę prezentacją o samej misji, o samym satelicie. Maciek po mnie potem wejdzie i poopowiada o tym, jak przez te lata, kiedy tą misję tworzyliśmy, rozwijały się też nasze narzędzia. Tak? Tak to będziemy mówić. Dobra. Więc tak, dobra. Zacznijmy od podróży trochę w czasie. 1978 rok, czerwiec, jeśli dobrze pamiętam, Mirosław Hermaszewski jako pierwszy Polak leci na orbitę. Jest 2.24, mam nadzieję, że to jest jedna z ostatnich prezentacji, na której można powiedzieć, że to jest jedyny Polak. Do lotu przygotowuje się Sławo Szuznański. Mamy nadzieję, oczywiście kibicujemy, żeby w tym roku poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wracając do Hermaszewskiego. Poleciał na stację Salut 6-2 i będąc niecałe 400 km nad powierzchnią Ziemi, przelatując nad Europą, cyknął fotkę. Ja nie planowałem, że na tej jest tak wyszło, ale akurat na, powiedzmy, cyknął dobrą okolicę. Nie wiem, czy to jest jego pierwsze zdjęcie, nie wiem, czy jedyne, ale możemy śmiało przyjąć, że jedno z pierwszych zdjęć polskich, wykonanych, zdjęć Ziemi, wykonanych z kosmosu, które są polskie. Na kolejne zdjęcie przyjdzie nam trochę czekać. Ja nie znalazłem przez następne 40 lat niczego, co można by nazwać zdjęciem. To nie znaczy, że Polska nic nie robiła w kosmosie. Mieliśmy instytucje, które tworzyły różne jakieś instrumenty naukowe do pomiarów wszelakich, ale mi się nie udało znaleźć niczego opublikowanego, co wyglądało jak zdjęcie. Więc 40 lat później ponad, 40 lat później na orbitę poleciał Pelusat II i w grudniu cyknął taką fotkę. Nie wygląda najlepiej, tak szczerze mówiąc, ale kamera miała służyć do czegoś innego. Ona tam oglądała żagiel orbitacyjny Pelusata II, ale zanim żagiel został rozłożony, to na próbę została cyknięta taka fotka. No i zostało to ogłoszonym pierwszym zdjęciem satelitarnym Ziemi wykonanym przez Polaków. Oczywiście Hermaszewski szybko się oburzył, jak tam osoba satelitarna i nas skorygował, jeszcze żył wtedy. Rok później, po Pelusacie II, na orbitę swoje satelity wysłała firma Sun Revolution, SunRev aktualnie. Tu trochę w las roll-up, ale widać tutaj zdjęcie tych dwóch satelitów wykonane w momencie wypuszczenia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zdjęcie chyba wykonane przez astronautę w trakcie wypuszczania, więc super materiał foto mają. Tutaj widać charakterystyczne panele słoneczne Międzynarodowej Stacji. I ten satelita, ten większy, to jest Światowid i on wykonał takie zdjęcie opublikowane przez SunRev. Tutaj to czarno-białe, to jest ich zdjęcie na tle jakby pokazane w kontekście, gdzie one zostały wykonane. To są farmy jakieś wiatrowe na morzu. W zeszłym roku do grona firm, które, czy tam w ogóle instytucji, które tworzą polskie zdjęcia Ziemi z kosmosu, dołączył Scanway swoją misją Starvibe. Opublikowali masę zdjęć, ale znalazłem też jedno, które nawiązuje też do tego Tomaszewskiego. Tutaj na Rolandie widać Trójmiasto i kawałek Heru. Dobra, czemu o tym mówię? No bo Intuition 1 też robi zdjęcia. I pytanie w takim razie, po co kolejne zdjęcie z kosmosu? Jest dużo innych oczywiście satelitów, które robi fantastyczne zdjęcia. No tak, Intuition 1 posiada coś, co nazywamy sensorem hiperspektralnym do robienia zdjęć. I szybko, co to jest? Jak cykamy zdjęcie takie komórką, mamy dla każdego piksela trzy wartości, tak? Czyli składową, tam czerwoną, zieloną i niebieską. Więc dla każdego, można powiedzieć, że dla każdego punktu
którego zdjęcie robimy, mamy taki pomiar częstotliwości światła w jakichś trzech pasmach. Nasz sensor dla każdego punktu robi 190 kilka takich pomiarów. To jest ta różnica. To takie zdjęcia nazywamy zdjęciami hiperspektralnymi. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie jakby de facto zamienić każdy piksel w taki mały spektrometr, nie? Który możemy badać jakieś materiały i tego typu rzeczy, na które patrzymy. Jak to jest zrobione? Jak macie komórkę i macie w komórce, no to tam te trzy kolory są tak równo rozsmarowane między całą matrycę, w różnych proporcjach, ale są, nie? Czy nie jest tak, że w jednej części jest tylko zielony, w drugiej tylko czerwony, to by nie miało żadnego sensu, nie? Bo zdjęcie byłoby brzydkie. To się fajnie sprawdza, jak się ma trzy kolory. Ciężko to trochę wyskalować do 190, więc takie sensory mają trochę inną metodę działania. Pewnie kojarzycie takie skanery dokumentów biurowe, nie? Że tam wsadzacie karteczkę i tam leci taki wydający śmieszny dźwięk, świecący mocno taki element. I on na sobie ma po prostu linię sensorów. I skanując porusza się i cyka takie linie dużo razy na sekundę i z tego składane jest zdjęcie. Takie podejście jest fajne, bo takich linii można dać je dużo, jedna za drugą i po prostu przesunąć trochę dalej taki element skanujący i nie ma problemu, żeby to rozbudować do 190 na przykład elementów. No więc my nie mamy takich osobnych linii. My mamy matrycę, taką jak też znajdziecie pewnie w komórkach podobną, tylko że zamiast tego wzorca trzech kolorów, na niej są linie, która każda linia odpowiada jednemu bardzo wąskiemu pasmu światła. My widzimy od lekkiej poczerwieni po chyba prawie niebieski, więc nie mamy chyba pełnego zakresu widzialnego światła widzialnego, ale większość i kawałek podczerwieni. Więc żeby zrobić takie zdjęcie hiperspektralne, to my musimy satelitą wycelować w Ziemię i równo przesunąć się, cykając odpowiednią częstotliwością takie całe ramki, a potem te ramki złożyć w taką kostkę hiperspektralną. Kostka hiperspektralna to jest to, co widzicie tutaj. No dobra, to jest bardzo podobny model do tego, co my używamy. My używamy trochę innego, ale zasada działania i budowa jest bardzo podobna. No dobra, to jaki jest z tym problem? Ostatnio ściągaliśmy taką ramkę i w PNG-16 jedna ramka zajmowała prawie 2,5 MB. A to jest tylko jedna ramka. Żeby zrobić taką pełną kostkę hiperspektralną, my potrzebujemy takich ramek z 380 zrobić. To już skompresowane, oczywiście musi być bezstratnie skompresowane, żeby to jakoś analizować, to jest 800 mega na dzień dobry. 800 mega danych. Słuchajcie, to jest minimum, które my musimy zrobić, żeby to miało sens. Generalnie to jest jak zeskanowanie pierwszej linii z dokumentu. Trochę, no fajnie, ale nie o to chodzi, nie? Chcemy dalej skanować, nie? Więc my też byśmy chcieli dalej skanować, bo te dane bardzo szybko idą w gigabajty, nawet po kompresji, a tak naprawdę, żeby to przetworzyć, ta surówka nieskompresowana, to są już na dzień dobry gigabajty. Czemu to jest problem? No bo będąc na orbicie, przesłanie takich danych na Ziemię jest kłopotliwe, bo nawet jak mamy szybkie radia, to przeloty nad stacjami naziemnymi są bardzo krótkie, no bo musimy być nisko na orbicie, żeby mieć dobrą rozdzielczość. Takie przeloty trwają po 10 minut, jak dobrze idzie. I no, wtedy trzeba mieć dużo stacji naziemnych, to kosztuje, bardzo dużo to kosztuje. W utrzymaniu, w wynajęciu, obojętnie, to są bardzo duże koszty i mało kto sobie na to potrafi pozwolić. Pewnie firm na całym świecie albo instytucji, które to robią, jest dosłownie kilka. No więc co my z tym robimy? My jesteśmy bardzo małą firmą, mamy jedną stację i to nawet antena do tak szerokopasmowa do szybkiego radia jeszcze nie jest skończona. Jak my sobie z tym radzimy? My oprócz czujnika hiperspektralnego na orbitę wysłaliśmy jednostkę do przetwarzania tych danych już na orbicie. Idea jest taka, że możemy uruchamiać takie algorytmy, które w tych danych znajdują, co nas interesuje, tak? Czyli ze zdjęcia wyciągać na przykład klasyfikację, co na tym zdjęciu widzimy, czy to jest jakaś gleba, czy to jest jakieś uprawy, czy to jest jakaś, nie wiem, budowla, czy coś takiego. Lub wręcz robić jakąś bardziej zaawansowaną analizę na przykład do rolnictwa precyzyjnego, gdzie się szuka na przykład jakichś konkretnych
markerów w tych danych hiperspektralnych odpowiadających nawodnieniu albo jakimś pestycydom. No i takie dane już przesyłać na Ziemię. One będą pewnie 100 razy mniejsze niż te dane oryginalne. Jak to robimy? AI-em oczywiście, a jak inaczej. Oczywiście nie czatem GPT, żeby nie było. Jakbyście się tak spojrzeli, to nawet jest data, którą wyciągnąłem z prezentacji, to jest od naszych kolegów z pracy 2020, więc jakby myśleliśmy o tym AI-u, zanim to stało się tak popularne jak teraz. Dobra, więc podsumowując. Chcemy robić zdjęcia hiperspektralne i przetwarzać je prosto na orbicie i te przetworzone dane przesyłać na Ziemię. To jest nasz cel, tak? No dobra, to idźmy dalej. Dokąd lecimy? No lecimy na orbitę. Na jaką orbitę? To już trochę już sprzedałem. Na niską orbitę ziemską. Co to znaczy? To jest obrazek, który starałem się wygenerować do skali, czyli skala Ziemi odpowiada skali tej orbity zaznaczonej na biało. To jest orbita Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ona jest na około 400 km. Ona się mocno zmienia, bo ona jest tam utrzymywana trochę sztucznie. Ale to jest bardzo niska orbita ziemska, tak? Czyli to jest niska orbita ziemska, wśród niskiej orbity ziemskiej jeszcze ta naprawdę niska. Większość satelitów, które człowiek wystrzelił tam gdzieś na orbitę, jest tak gdzieś od 500, 600, 700, 800 km. To są tego typu wysokości. Starlinki, tak? Wszyscy teraz znają Starlinki. One też tam gdzieś w tych okolicach krążą na różnych płaszczyznach. Ale jest tego dużo, dużo więcej. No dobra, znacie na pewno też inne satelity, to szybkie takie pokazanie tego w kontekście. Satelity nawigacyjne, tak, GPS jest oczywiście amerykański, mamy jeszcze inne, jak tam GLONASS, Baidu, czy Galileo europejski. One krążą na 20 tysiącach kilometrów z groszem. To jest w skali, nie? Więc już dość daleko. Mamy jeszcze taką ciekawą orbitę, która się nazywa geostacjonarna. Obiekty umieszczone na niej, jeżeli krążą najlepiej w dobrym kierunku, to wydaje mi się, jakby z Ziemi wisiały nad jednym punktem, nie? Nie poruszają się, no bo okres tutaj orbitalny to jest cały dzień. Dla porównania, na niskiej orbicie ziemskiej jedno krążenie wokół Ziemi to jest 90 kilka minut. 7,5 km na sekundę takie obiekty tam krążą. No tu dużo wolniej. Nie, bo Ziemia się obraca pod spodem, więc nie mamy co 90 minut na 10 minut, tylko mamy 90 minut, mamy 10 minut, potem gdzieś tam na horyzoncie przelecie, to mamy 3 minuty, a potem przez pół dnia gdzieś jest daleko od nas, bo Ziemia się obraca i musimy poczekać, aż znowu się pod niego obrócimy z drugiej strony. Trzydzieści bym powiedział. Księżyc jest bardzo daleko, jakby ktoś się zastanawiał, jest naprawdę daleko, dużo dalej niż to się wydaje. To jest ponad sekunda świetlna, czyli w jedną stronę wszystkie sygnały tam elektromagnetyczne biegną ponad sekundę. EME, był o radioamatorach, nie? W zeszłym miesiącu. Radioamatorzy robią coś takiego, co się nazywa EME, Earth Moon Earth, czyli że wysyłają kilowaty swoich dużych anten w kierunku Księżyca i wraca jakieś odbicie i oni sobie to mierzą i się cieszą, że 2 sekundy zmierzyli. Fajna zabawa, kurde, naprawdę, ja chciałem to kiedyś zrobić. tak, więc dobra, jeszcze szybko o tym, gdzie lecimy. Intuition 1, jak wiele satelitów obserwacyjnych, ma taką bardzo ciekawą orbitę, która się nazywa polarna orbita heliosynchroniczna. Rozbiję to szybko. Polarna oznacza, że latamy od bieguna do bieguna. Dlatego jak odpowiadałem, tutaj jest z przodu, my lecąc, Ziemia się pod nami obraca i więc nie mamy cały czas kontaktu co 90 minut, tylko musimy się wkręcić Ziemią pod tą płaszczyznę orbitalną naszego satelity. Natomiast gdyby tak to po prostu zostawić, czyli od bieguna do bieguna, to jak na przykład teraz mamy sesję za godzinę, będzie nad Gliwicami przelatywał, to za 3 miesiące ta sesja by się przesunęła o 6 godzin. Pewnie znając życie w tym złym kierunku i byśmy musieli stawać o 3 nad ranem, żeby nawiązać komunikację. I też nad tymi samymi miejscami przelatywalibyśmy o różnych porach dnia, co do obserwacji jest też taki średnio. Lepiej na tym samym miejscu o tej samej godzinie mniej więcej przelatywać tak względem Słońca. Więc stąd ta część heliosynchroniczna, Sun Synchronous Orbit, czyli jak zobaczycie, widzicie, że tutaj ta czerwona płaszczyzna orbity jest ona nie jest tak równo, nie? Aż boli, nie? By się chciało tak wyprostować. Ale to jest dlatego, że tworzy się taki efekt, jak bączka, jak rozkręcicie i nie będzie idealnie prosto, to on się zacznie też ukręcać w
wokół tej swojej osi. Tak samo ta nasza płaszczyzna okręca się wokół osi planety. I to jest tak wymierzone, ten kąt jest tak wymierzony, żeby dokładnie ten obrót trwał jeden rok. Więc ta płaszczyzna zawsze jest w tym samej orientacji do Słońca. Dlatego to się nazywa heliosynchroniczna orbita. No i dzięki temu w listopadzie poleciał Intuition 1, to mieliśmy sesję na przykład o 20, 21.30 i tam o 11. Tak mamy prawie 3 miesiące później, Ziemia już poleciała 1/4 orbity dalej, a my ciągle mamy o tych samych godzinach te przeloty. Dobra, wiemy gdzie lecimy. Lecimy na polarną orbitę heliosynchroniczną Intuition 1, dokładnie na 530 km, co wypuszczone, teraz będzie trochę niżej. Jak lecimy? No rakietą. Dużą rakietą, bo trzeba się rozpędzić do 7,5 km na sekundę. Wysokość nie jest problemem, ta prędkość w bok jest problemem tak naprawdę. Spojrzyjcie sobie kiedyś na strzał rakiety, ona do góry leci bardzo krótko, nie? Potem jest taki moment, kurde, gdzie ona leci? Gdzieś tam w bok, za chwilę walnie. Nie, nie, ona ma lecieć w bok, bo ona ma się rozpędzić w bok. Tak, orbita polega na tym, że lecimy bardzo szybko w bok, tak szybko, żeby minąć się z Ziemią spadając na nią, bo to spada cały czas. Więc tu jest start PWSAT-a drugiego na pokładzie Falcona 9 w 2018 roku. Oczywiście PWSAT drugi był bardzo małym satem, za chwilę o tym więcej powiem, więc tych satów tam napakowano prawie 100. I takie misje się nazywają rideshare, czyli współdzielimy lot z innymi. One są bardzo popularne ostatnio. Tak wygląda górny człon Falcona, kiedy już owiewki odpadną na orbicie. I potem wypuszczane z tych wszystkich zasobników albo całe saty, albo w takich zasobnikach, tu widać, że jest otwarte i tam z niego są wypuszczane takie mniejsze satelity. Są inne opcje. Już widzieliśmy ją dzisiaj, czyli Kraksat i Światowid polecieli, zostali wypuszczeni z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną dostają się przy okazji lotu, który tam uzupełnia zapasy. Astronauci go tam pakują do takiego zasobnika. To wyjeżdża przez śluzę i oni to wypuszczają, jak to robi takie piękne zdjęcia. My takich nie mamy niestety, bo my leciliśmy na Falconie. Falcon 9, teraz jest taka mania na Elona Muska, na SpaceX i na te wszystkie jego firmki, ale Elon Musk nie jest jedyną osobą, która tak robi i chyba nawet nie był pierwszy. Czyli te rideshare'y, to jest zdjęcie górnego członu rakiety Vega, już nie lata niestety. Miała jeszcze jedna lecieć, ale Włosi zgubili te zbiorniki. Gdzieś na złomie je potem znaleźli, naprawdę. Dziwna akcja. To nie tylko u nas takie rzeczy, ale na takiej rakiecie leciał PWSAT pierwszy na przykład. No i widać też tutaj też są zasobniki, gdzie tych satelitów jest tam nawkodanych, takich mniejszych dużo. Dobra, czyli mamy opcję jak lecieć, wiemy gdzie lecimy. Oczywiście trzeba za to zapłacić teraz. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Nie wiem. Dobra, ile trzeba wziąć? Może od tego zacznijmy. To jest, słuchajcie, wchodzicie na spacex.com i tu jest taka zakładka rideshare i tu jest kalkulator, gdzie chcecie lecieć, kiedy, kupujecie miejsce, nie? I mówicie ile kilogramów, wszystko poniżej 50 kosztuje $300,000. To nie jest dużo, nie? 300 tysięcy dolców. Proszę was. Jak jest dobry kurs, to przecież da radę. Za 50 kg. No, z tym, że to jest 50 kg łącznej masy, czyli wszystkiego, co też trzeba przymocować do tego sata, do tego górnego członu, żeby tego swojego satelita wypuścić, więc sam satelita może mieć trochę mniej. Intuition, nie wiem, nie miał 20 kilka kilo, 30, nie wiem, ile on miał. Coś koło tego. Nie wiem, dobra, mniej. Mi się wydaje, że około 20. Widać, że programiści nie mają dla tego pojęcia, jak to waży. Bity są takie dokładnie. I tak, są firmy, które jakby nie trzeba się dogadywać ze SpaceXem. Wręcz nawet X2 jest to dość nieopłacalne, bo te koszty tam szybko pójdą do góry, bo to jest trochę ściema. Tak naprawdę to jest sam lot, ale trzeba tam z nimi gadać, przygotowywać, zrobić jakiś tam adapter, to kosztuje. Więc zamiast tego można się dogadać z jedną z firm, która ma takich miejsc wykupionych więcej na takim locie i odsprzedają właśnie takie, jak widzieliście, takie już gotowe zasobniki, do których się tylko wsadza swojego sata, tam na sprężynce to jest wyrzucane i wszystko fajnie działa. I to wtedy można tymi kilogramami już zejść w dół i wtedy faktycznie za kilogram się płaci, nie? Czyli to jest granica pewnie, chyba teraz najtańsze jak się da, to jest 8-9 tysięcy dolarów za kilogram.
ale zazwyczaj będzie pewnie trochę więcej, bo tam jeszcze obsługa jest i tak dalej. Skąd wziąć na to pieniądze? No, my się pożytkowaliśmy częściowo, przynajmniej funduszami europejskimi. Jak ty jeszcze nie powstawał, to HOIR, czyli Fundusz Europejski Inteligentny Rozwój, był jakby głównym tematem. Niezapomniane wizyty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, taka ekipa, chyba super było. Polecam, naprawdę, o dziwo ich już nie ma w tej układance, nie wiem czemu naprawdę. I teraz wlazły Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, czyli FENG. I FENG jest przez PARP, w wiadomościach było, jak im poszło, jak śledziliście ostatni nabór. My też nie braliśmy udział, nie dostaliśmy pieniążków w przeciwieństwie do innych firm. No ale dobra, proszę o to, nie chodźmy w politykę. Warto tutaj wspomnieć, że Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej już dość dawno. Europejska Agencja Kosmiczna działa tak, że kraje członkowskie mówią, tu są nasze pieniążki, przeznaczcie je na to i na to. A Europejska Agencja Kosmiczna musi się teraz nagłowić, jak 80% z tych pieniążków ma wrócić z powrotem do kraju, który je wpłacił w postaci jakichś tam umów z firmami. I nie jest to proste, jak w kraju nikt nie potrafi robić w kosmos. No u nas jest kilka firm, jesteśmy oczywiście jedyną, broń Boże, tak bym nie twierdził, jest dużo fajnych, dużych firm od dawna, ale jest mało jak na nasz kraj. Ja, więc na szczęście sytuacja się powoli zmienia, ale jeszcze daleka droga przed nami. Więc i ESA nie działa na zasadzie dofinansowań, tylko na zasadzie finansowań. Tak, ESA zleca zrobienie jakiegoś czegoś. Ale to ma też swoją wadę, to ukrytą. Znaczy ukrytą, powiedziałem przed chwilą, ona zleca coś, tak? Czyli robimy to, co ESA chce, a niekoniecznie to, co my chcemy, więc trzeba się tutaj dogadywać. Dobra, no to powiedzmy, że mamy jeszcze pieniądze, więc dobra, budujemy tego SAT-a. Więc może już to zauważyliście, ale jak podaję jakieś przykłady, zazwyczaj są to dość małe satelity, no bo Intuition nie jest dość małym satelitą. Satelity mają bardzo różne rozmiary, słuchajcie, od takich wysyłane są takie packet cube, które dosłownie są, to jest jedna płytka PCB 10 na 10 cm, chyba nawet mniejsza, może być, i oni po prostu tam są rozsypywane na tej orbicie i próbują je tam jakoś się z nimi dogadać. Po te takie duże kobyły geostacjonarne, które ważą tony, są małym autobusem i mają kilowaty mocy w nadajnikach. Naszego narodu nie stać aktualnie chyba na takiego sata na geostacjonarce. To są naprawdę duże koszty, więc jakby musimy trochę dostosować ambicje do możliwości. I my wysyłamy sata, który jest bliżej rozmiarów takich. O ja. A tu wszyscy tu są, tylko fazy go widać opróżnie. W każdym razie, tak, mieliśmy też to szczęście, że braliśmy udział w misji PWSAT 2, o której już gdzieś tam wspomniałem, więc przy okazji się pochwalę, ale chciałem to tak naprawdę pokazać, bo widać modela do tego, nie? Do rozmiaru satelity widać. Ja jestem dość normalnych rozmiarów, więc 1,70 m, więc to jest malutkie. To ma 10 na 10 cm w podstawce, 20 na wysokości. To nawiasem mówiąc jest PWSAT 2, czyli ma 20 cm wysokości. PWSAT 1 miał 10, a PWSAT 3 będzie miał 30, nie Kuba? Tak. No, 30. Dobra, to PWSAT 4 będzie miał, nie ważne. Intuition 1 nie poszło w tym kierunku, my od razu zrobiliśmy większego sata. I jak zrobiłem ten sat, to pomyślałem, czemu ja go w bok nie obróciłem. Ale dobra, my jesteśmy trzy razy więksi, tak? Czyli my jesteśmy. To jest standard CubeSat. CubeSat definiuje taką podstawową jednostkę rozmiaru jako jeden taki sześcian, jeden U, 10 na 10 na 10 cm, 1 litr. 1 litr, nie? Tak. I PWSAT 2 był 2 U, nie? To miałem 10 na 10 na 20. Dwa takie sześcianiki. Intuition 1 jest 6 U. Tak, czyli widać, że on taki jest tam. Jakbyśmy trzy takie PWSaciki zlepili razem. Projekt był trochę bardziej złożony niż to. Dobra. Okej. Okay. Wspominałem o tym, że będziemy przetwarzać rzeczy na orbicie. Jak przetwarzacie coś na Ziemi, to wiecie, że to się zaczyna się grzać, zaczynają wiatraki się włączać. My nie mamy wiatraków, jakby byłoby to bezcelowe na orbicie. Ale generalnie potrzeba energii, nie? Potrzeba mocy, żeby władować w ten komputer, który to przetwarza.
To są nasze panele słoneczne. Mamy ich dość dużo, jak na taką budowę. To jest jeden chyba z bardziej obsadzonych panelami słonecznych CubeSat, jaki powstał. Bo oprócz tego tam jeszcze widzicie, że tam w cieniu tam też się jeszcze jakieś kryją, bo na każdej ściance jest jakiś. Nic nie ucieka. Generalnie te panele słoneczne dawają nam, naprawdę nie pamiętam, zapomniałem sprawdzić przed prezentacją, ale kilkadziesiąt watów spokojnie nam dawają. Oprócz paneli słonecznych tam pod tą budową schowany jest jeszcze dość spory pak baterii. Mamy bodajże 80 watogodzin. To jest dość dużo i wiecie, to jest wszystko bardzo małe, więc pamiętajcie o tym. I czemu tak? No bo my przez niecałą połowę naszej orbity jesteśmy w cieniu, tak? Tak zwana noc, ale cień Ziemi. I w trakcie bycia w cieniu oczywiście panele nic ciekawego nie robią. Nie generują tam za dużo prądu. Jest albedo Ziemi, więc tam trochę można z tego złapać, ale to fotowoltaika nie jest za dobra. Natomiast no oczywiście to głównie w słońcu, jak jesteśmy w cieniu, no to dalej chcemy działać, więc potrzebujemy, a może nawet przetwarzać jakieś dane, no bo wtedy słońce nie świeci i fajnie jest wtedy się grzać tak naprawdę, więc te baterie muszą nam wystarczyć na to, żeby móc spokojnie te 40 minut powiedzmy na pełnej mocy tam to przetwarzanie puścić. One są na tyle duże, że spokojnie to na dłużej nam wystarczy, a panele są na tyle duże, że bardzo szybko je doładują z powrotem do pełnej pojemności. Dla porównania, Pełsa drugi miał tyle paneli, tam no, trochę więcej na drugich ściankach tam był, ale no, widzicie, że no, dużo mniej. Ja też działał, też mu było dobrze, tylko on nie przetwarzał nic. Dobra, komunikacja. Jak się komunikować z takim satem? Radiowo. My mamy trzy radia dostępne na pokładzie, upchane w tym małym satelicie. Te podstawowe, te wąsy charakterystyczne, które tu wystają, to są oczywiście to są anteny radia UHF. My nadajemy i odbieramy, bo to jest hard duplexowe radio na 400 MHz, 401 dokładnie. To jest pasmo komercyjne. Mamy pozwolenie, jak ktoś się pytał. Co nie jest tak oczywiste w historii polskiego kosmosu. Pewnie chyba aż do końca nie miał tego uregulowanego, z tego co pamiętam. Nie wiem. Pytanie było, do jakiej wysokości obowiązuje zezwolenie? Nie wiem, natomiast zezwolenie raczej obowiązuje przy odbiorze na Ziemi, nie? Czyli my nadając nad jakimś terenem musimy jakby zdobyć, jakby uzgodnić z tym państwem, że my mu będziemy tam potencjalnie coś zakłócać, więc zdobywanie takiego pozwolenia radiowego wiąże się z tym, że po prostu rozsyła się do takiego związku telekomunikacyjnego informację, hej, będziemy nadawać na takiej modulacji, takimi antenami, na takiej częstotliwości i każdy kraj, który jest w tym związku, czyli każdy z wyjątkiem pewnie kilku, może zgłosić zastrzeżenie. I pierwszym krajem, który zgłasza zastrzeżenia jest Rosja. I się okazało, że mieli rację w ogóle. To jest w ogóle zabawna historia, bo oni zgłosili zastrzeżenie i oni zawsze je zgłaszają, że oni na tych pasmach mają radary dalekosiężne i generalnie będziemy zakłócać ich radary. No to jest niemożliwe, no sorry. To ma 2 waty, nie? Idzie przez antenki. My nic z tym nie zakłócimy, naprawdę. Ale oni nas tak. I to całkiem skutecznie, jak się okazuje, więc no ostrzegali, nie? Ale dobra. Na wschodzie słabo nas odbiera, ale jak już polecimy gdzieś na zachód, to już jest całkiem spoko. Więc mamy te antenki. UHF jest bardzo fajny, bo antenki są dookólne. To znaczy, że dookólne znaczy, że jak to mierzy prosto w nasze oko, to jest źle. Czyli tu nie nadaje, nie? W kierunku jak ta antena mierzy, ale wszędzie dookoła nadaje bardzo fajnie, więc nie trzeba specjalnie się starać, żeby to odebrać. No i generalnie jest fajnie. Mam jeszcze dwie anteny na pasmo S, czyli tam chyba to około 2 GHz i na pasmo X około 8 GHz. One są trochę szybsze. Dobra, to tak ogólnie jest sytuacja. Już to trochę tutaj nakreśliłem, jak to wygląda, ale tak, my mamy jedną stację naziemną, na tyle nas stać. Nie jesteśmy dużą agencją kosmiczną. Stoi w Gliwicach na naszym dachu. Przez to, że Ziemia się obraca, a satelita krąży po jakby ustalonej płaszczyźnie, no to mamy 3 przeloty rano i 3 wieczorem, tak jak gdzieś tu oszacowaliśmy około pół godziny łącznego czasu komunikacji, z tym, że część z niego jest nad Rosją albo w okolicy Rosji, więc w tamtym przypadku wysłanie czegoś do sata jest bardzo trudne, bo musimy powtarzać, że nas usłyszy, co no dość mocno zbija nasz transfer, tak do rzędu 6-7 bajtów na sekundę nam średnio wychodzi, ale da radę się z nim jeszcze dogadać. UHF mamy 9600 bitów na sekundę w hard duplexie, czyli jak my nadajemy, no to on musi słuchać i
nie może nadawać w tym czasie. Mamy te pasmo S, one max do 250 kilobitów na sekundę potrafi wydolić, już takie całkiem fajnie. I je mamy tylko do nadawania. Natomiast SAT do nas może nadawać trochę szybciej na tym paśmie X. Teraz chyba nawet do 50 potrafi, tylko nam są bardzo duże ograniczenia na tej 50 megabitach. 25 jest powiedzmy bardziej realne, ale domyślam się, że sprzęt naziemny, który jest do tego potrzebny, żeby to tak precyzyjnie śledzić, może być poza naszym zakresem, więc ja domyślam, że my tu będziemy mieli koło megabita, tak realnie. Ale to jak uruchomimy, to będę mógł powiedzieć pewnie dokładniej. Dobra, więc to była komunikacja. Ładunek. Nie umiem liczyć kroków chyba. Ładunek. Ładunek, czyli to wszystko, co teraz mówiłem, to była tak zwana platforma, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby to w ogóle działało. Nie wymieniłem wszystkiego, bo byśmy tu byli do północy pewnie, ale z ważnych rzeczy, na przykład system kontroli orientacji jest bardzo ważny. On mówi, jak satelita jest ułożony, na przykład względem Słońca albo względem Ziemi. Koła reakcyjne, magnetotorkery, żyroskopy, tego typu rzeczy. Dużo tego jest. Skomplikowane rzeczy. Ale to mamy wszystko kupione tak naprawdę, tak? My nie budowaliśmy tego sami. Natomiast co budowaliśmy sami, to ładunek, czyli to, co się dokłada do satelity, żeby spełnił swoją misję. No więc to, co najbardziej się tu rzuca w oczy, to jest ta dziura, tak? Z przodu, nie wiem. Z tej strony z Intuition, czyli nasz wlot do naszego układu optycznego. On tak naprawdę zajmuje. Tak jak te panele są obrócone, tak one tutaj mniej więcej taki blok, duży blok aluminium jest, czy inwaru, i osadzona z tyłu jest ta nasza matryca hiperspektralna. Natomiast ten czarny tutaj bok, który widać, to jest bok naszego komputera pokładowego, który właśnie jest obciążony tym przetwarzaniem danych. To jest oparte o układy Zynk Ultra Scale Plus, chodzą na to normalnie Linuxy, mamy tam dość potężne układy FPGA. Zynki te Ultra Scale Plus mają tak, że one mają rdzenie Cortex A53, jeśli dobrze pamiętam. My używamy quad-core'ów i na tym po prostu chodzi Linux, czyli mamy takie bardzo sekwencyjne przetwarzanie, ale one są zlepione z FPGą, więc do FPGi możemy delegować jakby część trudnych zadań. I na przykład są takie narzędzia do przyspieszania inferencji sieci neuronowych, przynajmniej ich części właśnie używając FPGA. I właśnie z tego korzystamy. I teraz ciekawa rzecz, to właśnie ten bok, który widzieliście, to jest jakby on z dwóch stron jest taki czarny. To jest specjalnie, wystaje na zewnątrz, no bo to się bardzo mocno grzeje. Jak chłodzić rzeczy w kosmosie? Jest próżnia, nie? No to jest źle. Więc generalnie izolacja, więc jedyny sposób utraty ciepła to jest wypromieniowanie tego ciepła. No i wypromieniować ciepło trzeba tak, że trzeba najlepiej obrócić się w kierunku, gdzie nie ma słońca, bo słońce ma jakby wektor odwrotny niż zamierzony przepływu energii. Tylko trzeba patrzeć gdzieś w głęboki kosmos. Tak, głęboki kosmos ma 3 Keliny, czyli bardzo zimno, więc można bardzo dużo ciepła w niego wypromieniowywać, on się nie nagrzeje. Znaczy nie powinien się nigdy nagrzać, miejmy nadzieję, że nie. W każdym razie, więc to się grzeje i musimy, i wypromieniuje to ciepło w kosmos, no i oczywiście mamy cały zespół, który liczył, czy to nie przegnie, nie? Czy nie będzie za gorąco. Spoiler, jest za zimno, ale to jest sprawa. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do najważniejszego komponentu dla nas, dla programistów, czyli główny komputer pokładowy. Fajnie to napisałem, bo teraz zauważyłem. Dobra, słuchajcie, my mamy komputer pokładowy, jakby platformę wtedy jeszcze kupiliśmy, to było 6 lat temu i jeszcze nie mieliśmy swojego sprzętu, więc my kupiliśmy gotową platformę, ale od razu powiedzieliśmy producentowi, my nie chcemy waszego szajsu, zrobimy swój szajs. I to jest oparte o Cortexa M3, który się kręci z bajeczną prędkością 50 MHz. Mamy dość dużo RAMu, mamy 8 MB MRAMu. Kto się spotkał z MRAMem już kiedyś? Oprócz... Dobra. MRAM to jest taka śmieszna bestia, że przynajmniej przy takich prędkościach on działa, można go używać jak RAM, ale jest nieulotny. Wszystko, co tam zapiszemy, zostaje, co rodzi nową klasę błędów, bo restart może nie pomóc wcale, co jest zabawne. Ale on jest bardzo odporny na promieniowanie i generalnie świetnie się nadaje do takich zastosowań kosmicznych.
My mamy go 8 MB, znaczy mamy go 16, bo się potem dowiedzieliśmy po starcie, że nasz producent dał nam trochę nowszą wersję i zapomniał nam o tym wspomnieć. Ale pani Ho, my się zmieściliśmy, jeszcze tam zostało, jeszcze se wsadziliśmy FATA do tego MRAM-u, bo mieliśmy tyle zapasu. No właśnie, można tam wsadzić cały system plików, no bo to działa po prostu jak taki bardzo szybki flash z szybkim zapisem i odczytem. Więc my tam trzymamy program, znaczy uruchamiamy program z tego MRAM-u, mamy tam RAM, czyli stosy, statyczne obiekty, takie rzeczy i używamy też do przetrzymywania samego programu, właśnie systemu plików i takich innych rzeczy, jakiejś konfiguracji. Oprócz tego mamy 4 GB NANDA do dyspozycji. Na nim mamy system plików, to jest taki goły NAND, nie żadne dyski SSD, to jest goły NAND, więc mamy na tym taki system plików, który fajnie sobie z tym radzi, czyli UFFS, open source'owy, trochę tam zmian do niego porobiliśmy, żeby dało się go używać. I te pamięci mają kody korekcyjne, to znaczy ich tak naprawdę jest więcej, mamy 12 MB RAM-u i pewnie 6 GB NANDA, tylko po prostu część tych kości jest poświęcona na kody korekcyjne. Kodami korekcyjnymi zajmuje się układ FPGA, który jest na tym komputerze. My tego nie robiliśmy. To dostarczył ten producent jakby tego sprzętu. Mamy GPS-a na pokładzie. To wiele osób dziwi, że halo, jesteście na orbicie, używacie GPS-a, co jest grane. No tak, da się, tylko to jest taki GPS, że jak chcecie z nim przejechać przez granicę, to was zatrzymie straż graniczna, bo to jest ten taki dual use GPS, że można też rakietę balistyczną z nim wysłać. Więc jak do nas wysyłali go z Wielkiej Brytanii już po Brexicie, to była jazda bez trzymanki generalnie, żeby z tym przejść przez granicę. I mamy szereg różnych magistral do jakby obsługi tego całego SAT-a, tak? Czyli no GPS, wiadomo, UART chyba tylko do GPS-a na pokładzie i kwadrat praktycznie do wszystkiego, z wyjątkiem systemu kontroli orientacji, który używa SPI-a, a CAN jest używany do tego do naszego Leoparda. Dobra, software, to co nas najbardziej interesuje, przecież nie, coś tu gadam, jakieś głupoty, jakieś sprzęcia, soft. Software my napisaliśmy na tą platformę od zera sami. Bootloader nasz, bootloader, z ciekawych rzeczy, co ten bootloader robi, co może się zazwyczaj nie robi, to jest scrubbing w pamięci tak zwany, czyli przechodzi przez całą pamięć, ją odczytuje i zapisuje z powrotem. Czemu? No bo są te kody korekcyjne, tak? Jeżeli już gdzieś jakiś pojedynczy błąd się wkradł, to przy odczyciu zostanie poprawiony, ale żeby na stałe poprawienie, trzeba go zapisać z powrotem i to robi scrubbing. Więc przy starcie programu, jeżeli wykryjemy jakieś problemy z MRAM-em, to go przelatujemy całym właśnie takim scrubbingiem. On moduje nasze główne oprogramowanie. Główne oprogramowanie to jest taka kobyła po skompilowaniu, chyba ma teraz około 800 kB. O3, LTO, wszystko rzucone, żeby to było jak najmniejsze. Napisane w C++. Dobra, mogę to jeszcze stać, tak? Dobra. Napisane w C++ w 17. Wykorzystujemy FreeRTOS-a jako nasz jakby system operacyjny. I jakby główną funkcją, to resztę można by wywalić, tą główną funkcją jest komunikacja. Słuchajcie, to może robić niesamowicie dużo rzeczy na orbicie, a jeżeli my się z tym nie potrafimy skomunikować, to jest cegła. Tak? Więc jakby pierwszą, najważniejszą funkcją to jest to, żeby odpowiedzieć na, żeby obsłużyć te telekomendy, które przychodzą z Ziemi i odesłać jakieś ramki radiowe w postaci telemetrii. Oprócz tego zajmujemy się multum różnych rzeczy, tam się dzieje. Mam tu mierzenie czasu, to może się wydawać zbędne, ale mierzenie czasu jest zaskakująco często pomijane albo robione źle w misjach i nawet, nie wiem czy widzieliście, start teleskopu kosmicznego Jamesa Webba i tam zaraz na początku generalnie był taki lekki problem, ponieważ on zaraz po opuszczeniu tej stacji dokującej z Górniczonem otworzył antenę. On miał naprawdę tego nie robić, to jest bardzo groźne, tak szybko otwierać takie rzeczy, bo mogło coś uderzyć. I generalnie to było źle, bo czemu? Bo źle mierzyli czas. Więc to jest trudne, zaskakująco. Głównie nie przez sam proces mierzenia, tylko przez wszystkie operacje na Ziemi, które następują między wsadzeniem tego do zasobnika, albo opuszczeniem laboratorium, a wyleceniem na orbitę. Więc ludzi to pomijało. Tak, mamy GPS-a, to jest bardzo dobrze. To teraz GPS mi powie, że jest tam 6 luty, tam 20 UTC. Ile czasu minęło od startu?
No nie wiem, mógł być przesunięty, przecież nie mogłem tam wybić godziny startu, nie, żeby to policzyć. Nie, to nie jest tak proste. A my musieliśmy na przykład, a właśnie musimy odczekać te 40 minut po wypuszczeniu, żeby tam pootwierać rzeczy, inaczej będzie źle. A ten komputer cały czas pracuje w momencie, kiedy załadowana rakieta? Nie, jest taki kill switch, który odcina zasilanie, ale może być przekładany w międzyczasie. I tutaj się pojawia problem. Dobra, może się uruchomić, nie wiemy tego. Dobra. Słuchajcie, więc ja się teraz chwilę skupię na tej komunikacji, bo ona jest mega ważna. Generalnie rzeczy, które my wysyłamy do satelity, nazywają się telekomendy. To, co satelita odsyła, to jest telemetria, cokolwiek to jest. Czyli mamy telekomendy i telemetrię. I teraz tak, my tą misję przygotowywaliśmy ponad 6 lat. I teraz jest taki problem, przed którym stajemy w którymś momencie. Skąd wiemy, że ten nasz interfejs do naszego SATA, którym będziemy operować go na orbicie, ma wszystko, co potrzebujemy, żeby działało, żeby można było wszystko zrobić, co chcemy? To jest zaskakująco trudne pytanie, no bo pytanie oczywiście trzeba wpierw zacząć, dobra, no to co my z nim chcemy robić? Okej, no to już można spędzić miesiące analizując. Potem jakie komendy są do tego potrzebne? To zaczyna się robić zabawnie. A potem przychodzi operator i mówi, dobra, słuchajcie, ale ja bym chciał wysłać taką serię tych telekomend, tak, tych poleceń i wykonać je jednym po drugim, ale za 20 minut od czasu otrzymania, albo o 11 czasu UTC. Mówię, dobra, no to trzeba tam dołożyć jakieś kolejne warstwy, abstrakcje, jakieś kolejne usługi, które to obsłużą. No dobra, a co jak w trakcie tych wykonania komend stanie się coś złego? Jak my mamy wyrazić, co się ma stać? Oczywiście, gdyby to był zwyczajny program, to byśmy IFA napisali. Ale na przykład Europejska Agencja Kosmiczna nie wpadła na to i zrobiła taki standard, co się nazywa, PUS się go nazywa, Packet Utilization Protocol. Tam niestety nie będzie widać, że ma 656 stron i on wypisuje po prostu wszystkie telekomendy, jakie mogą być w takim satelicie i mam jeszcze wybrać, czy one się przydadzą. I on właśnie rozwiązuje bardzo w dziwaczny sposób takie problemy, a co jak na później, a co jeżeli się nie uda, a co jeżeli chcemy mieć ich kilka. Oni tego używają dlatego, że ktoś kiedyś napisał system naziemny, który to obsługuje i jakby nie trzeba, jakby operator nie musi się bardzo na tym aż tak zastanawiać. No my takiego systemu naziemnego nie mamy, jeśli możecie. W ogóle nie mamy systemu naziemnego, nie systemu, ale no my nie jesteśmy w stanie tego zaimplementować łatwo, tak? To są lata developmentu pewnie, żeby tylko spełnić ten standard, a my go nie musimy spełniać w tej misji. Musimy w innych, więc i tak go implementujemy, ale to jest nastawa. Więc my poszliśmy w innym kierunku, no bo tak jak już wspominałem, przecież to jest opis jakiegoś, wiecie, skryptu w Bashu czy czegoś takiego, nie? Czemu nie zrobimy czegoś takiego? No okej, zróbmy coś takiego. Więc postawiliśmy sobie wymagania. Postawiliśmy sobie kilka wymagań na to, jak te skrypty mają działać. Nie chcemy, żeby używały globalnego stanu, to się okazało bardzo ważnym wymaganiem potem. Czyli jeżeli uruchamiamy ten skrypt, to nie ma, na przykład uruchomimy go 3 razy, to ma być pewność, że on nie używa czegoś, co już wcześniej było zainicjowane na przykład. No bo potem byśmy musieli zatestować, czy ja go uruchomię 100 razy, czy on działa i tak dalej. Nie chcemy tego robić. My chcemy mieć możliwość powiedzenia, jaką ma zarządzać pamięcią. Czyli jak w środku jest zbity nasz malok, to my tego nie chcemy. Tak? W ogóle nasz sobie nie używa maloków. Nie używam sterty chyba pewnie nigdzie. Nie. Dobra. Więc my musimy umieć powiedzieć, jeżeli ten skrypt będzie potrzeba zalokowania jakiejś pamięci, to jakby gdzie, jakby to my musimy mu tą pamięć podać, a nie, że jest podstawiony ten nasz do maloka. Chcemy wysyłać jakąś binarkę, nie chcemy wysyłać tekstu, tak? Chcemy, żeby na układzie nie musiało być nic, co tokenizuje, parsuje tekst, tylko chcemy już wysłać prekonfigurowaną binarkę, więc silnik musi być oddzielny interpretera. Chcemy, żeby łatwo dało się swoje funkcje wystawić do tej naszej aplikacji, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład interfejs, nie wiem, do GPS-a i chcemy pobrać tam na przykład lokalizację aktualną, no to powinniśmy być w stanie łatwo taki interfejs do tego naszego skryptu wystawić. No i jak coś pójdzie nie tak, to nie chcemy, żeby cały nasz komputer wziął web. Jest kilka możliwości. My to badaliśmy w 2019 roku, więc ta lista pewnie może być lekko nieaktualna. Zastanawialiśmy się, czy nie pisać po prostu takich natywnie kompilowanych wsadów, ale bardzo szybko to odrzuciliśmy. Myśleliśmy nad TCL-em, myśleliśmy nad MicroPythonem, który ostatnio staje się bardzo popularny, ale wybraliśmy
Lue, tak, dokładnie. Wybraliśmy Lue. Kto zna Lue? Kto słyszał o Lue? O, dobra. Tak, no bo boję się tutaj skąd. World of Warcraft podobno, nie? W Lue się coś tam dało skrypcić. Dobra. No tak, World of Lua jest używana w ciekawych czasem miejscach. W Wireshark'u można pisać w Lua na przykład. Ostatnio się dowiedziałem, to jest ciekawe. Jest fajna, bo to jest naprawdę taka bardzo mocno wizualizowana biblioteka. Nie ma jakiejś tam zależności na system operacyjny i tak dalej. Bardzo łatwo to idzie wrzucić na taki system embedded. I my stworzyliśmy do tego taki, no jako że jest C++ 17, no to oczywiście musieliśmy, nie mogliśmy to patrzeć na te sygnatury tych wszystkich funkcji w C, napisaliśmy własne wrapery w C++, ale bardzo prosty. Więc stworzenie silnika, który będzie coś uruchamiać, jest dla nas mega, mega proste. Mówimy, ile chcemy pamięci przeznaczyć na to i to jest pamięć, można na stosie zaalokować, można statycznie, ale my z góry mówimy, ile tej pamięci jest. Tak? To jest dla nas mega ważne. My przy kompilacji oczywiście jakby mamy, od razu wiemy, ile cały program będzie zajmować ramą. Tak mówię, nie mamy żadnej takiej dynamicznej alokacji kodu na starcie. Więc ta starta oczywiście to jest prealokowany po prostu bufor, który jest przekazywany do silnika i silnik po prostu obsługuje, jeżeli ta starta się wykończy i nic złego się nie dzieje. Tak mamy pewność, że nie zacznie pisać gdzieś po innych częściach. Jak uruchomić, no skądś bierzemy tą naszą binarkę, możemy załadować z telekomendy, możemy załadować z systemu plików, z pamięci umiejętnie i wołamy load script. I tak naprawdę jak zrobimy execute, to on wykona ją całą, ale możemy wykonywać też pojedyncze funkcje, to jest bardzo, bardzo fajna na rzecz. Czyli możemy powiedzieć, hej użytkownik, hej operatorze, to jest funkcja, która się nazywa action albo coś takiego. Function name, to, no, tak pewnie nie nazwiemy, ale jakąś funkcję. I my ją zawołamy i to, co zwrócisz, to my użyjemy gdzieś dalej. Na przykład do stwierdzenia, czy już coś ma się wydarzyć. Czyli takie wsady można robić w różnych miejscach systemu. No i to zawoła schedula i ten wynik zwróci nam do kontekstu C++owego w odpowiednim typie. Nie? Czyli jak powiemy, my chcemy na przykład dostać Winda 16 tutaj. Możemy łatwo rejestrować swoje własne funkcje, które będą dostępne z punktu, jakby z poziomu Lua, tak? Czyli jeżeli w Lua będziemy chcieli zawołać na przykład myFunction, taką funkcję, no to możemy łatwo taką funkcję sobie zdefiniować w C++, tak? I tu możemy robić to, co nam się podoba. Czyli znowu, jeżeli szczególnie, na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś byłaby jakaś rzecz, która wymaga wydajności po prostu, nie? Albo dostępu do jakiegoś zasobu na pokładzie, no to możemy tak łatwo taką funkcję udostępnić do Lua i sobie wołać. Ale tak naprawdę my praktycznie tego na pokładzie nie używamy. Lua ma taki koncept, coś nazywa moduły, które to są takie importy, nie? Jak w Pythonie, może znacie, że możemy zdefiniować taki moduł, który ma jakieś na przykład funkcje swoje. I one są wtedy wszystkie spakowane jakby pod jedną paczką. I taki moduł sobie gdzieś tam potem załadować i używać tych funkcji z niego. Tu mam moduł, który wystawia jedną funkcję, która się nazywa multiply. Mam krótki taki snippet, który go ładuje po prostu do danego kontekstu. I teraz w tym silniku mogę zrobić tam require my module i zawołać sobie funkcję multiply z niego. I my takie moduły tworzymy praktycznie dla każdego naszego podsystemu. To jest kodzik, który używamy na orbicie teraz. Kawałek, on jest, cała ta aplikacja Lua, której tu używamy, ona ma chyba 500 linii kodu teraz, więc jest dość duża i dużo fajnych rzeczy idzie zrobić. Tu jest kawałek kodu, który ładuje parametry z jakiegoś pliku. Jedyne co to wyciąga obsługę tych error kodów, bo to dużo ifów takich samych, które to zaciemnia, ale fajnie widać, że mamy tu jakieś, możemy coś właśnie zaimportować, jakieś moduły. Jeden nasz, ten file system to jest nasz własny, który daje dostęp do naszego systemu plików. String to jest zbudowany w Lua moduł, który pozwala, jak struct w Pythonie pozwala na takie operacje, czyli struct pack, unpack. No i tam otwieramy sobie jakiś plik, czytamy z niego dane, parsujemy te dane, tak? Czyli na przykład z tych 8 bajtów czytamy dwa razy po 4 bajty w bigendianie i to są jakieś tam nasze parametry. To są jakieś ścieżki do plików, które potem mamy przetwarzać, tego typu rzeczy. Więc bardzo fajnie się dzięki temu tworzy takie całe
scenariusze operatorskie, które operator może bardzo łatwo wykonać. Możemy naprawdę skomplikowane rzeczy tym robić. My mamy scenariusze, które na przykład testują system kontroli orientacji. One mają setki linii kodu po prostu w tej naszej Lua. No i teraz tak, na początku powiedziałem, że no dobra, ale jakby jednym z problemów jest, skąd my wiemy, że to jest wszystko, co my potrzebujemy. Jaka jest różnica pomiędzy tym, a definicją, a tym standardem, który ma tam 656 stron? No bo my de facto zamiast setek telekomend definiujemy setek modułów i funkcji w modułach, które coś nam dadzą. No, jest różnica, ponieważ my jakby nie musimy się bardzo zastanawiać, czy daną funkcję wystawić do Lua, czy nie. My po prostu wystawiamy wszystkie publiczne funkcje ze wszystkich naszych komponentów systemu. Skąd wiemy, że są wszystkie? No bo tym interfejsem testujemy nasz system. Jeżeli czegoś nie ma, nie jesteśmy w stanie tego przetestować, ergo nie będzie to przetestowane, czyli na jakimś code review, czy na raporcie z pokrycia kodu testami, to wejdzie, nie? Więc jakby my mamy taki, jest taka siła, która ciągnie, żeby to było kompletne. Nie? A nie sucha analiza w czyjejś głowie i wtedy rzeczy potrafią umknąć. Dobra. Pamiętacie, że mieliśmy robić zdjęcie, nie? O tym jest ta prezentacja przecież. Takie skrypty Lua właśnie służą do tego, żeby zrobić taki scenariusz, który odpowiednio ustawi system kontroli orientacji, żebyśmy się patrzyli w dobrym kierunku, w odpowiednim momencie włączy nasz payload, czyli naszego leoparda, włączy tą kamerę hiperspektralną, w odpowiednim momencie da sygnał, że można przygotowywać to robienie zdjęcia, zdjęcie się zrobi, potem jest skrypt, który to pobiera z leoparda na komputer pokładowy, no bo komputer pokładowy to potem wysyła nam na ziemię, nie? I tak jeszcze są pisane w Lua. I teraz dobra, robimy to zdjęcie. Żeby zrobić to zdjęcie, no to musimy wysłać. To jest start nasz już z listopada zeszłego roku, transporter 9. Transporter to jest nazwa właśnie tych rideshare'ów od SpaceXa. Więc leciliśmy na transporterze 9, startowaliśmy z bazy Vandenberg w Kalifornii. Razem z nami leciało też chyba 60 innych satelitów. To jest 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. My kontakt z Intuition nawiązaliśmy 23 listopada. Czemu tak późno? Bo my nie od razu byliśmy wypuszczeni z zasobnika. My byliśmy jeszcze po pośredniku, tak? Który musiał być na bezpieczną odległość, się też odsunąć od tego górnego człona i dopiero potem pozwoli na nas wypuścić. Więc my 23 zostaliśmy wypuszczeni i już dosłownie chyba 10 czy 11 godzin potem mieliśmy pierwsze dane, że satelita żyje. To jest napisane zdjęcie naszej antenki na dachu w Gliwicach. No i co? No i słuchajcie, jesteśmy na takim etapie, że jeszcze nie mamy zdjęcia hiperspektralnego, czyli takiej pełnej kostki, która waży 800 mega. Jesteśmy na razie na etapie, że kalibrujemy ten system kontroli orientacji, żeby on umiał dobrze wskazywać. To nie jest takie proste. Między innymi dlatego, że ten nasz układ optyczny jest z materiału, który trochę zaburza pomiary magnetyczne na pokładzie i czasem robi dziwne rzeczy. I tam jeszcze jakieś inne problemy są. Ale w każdym razie kalibrujemy, ale robimy już jakieś zdjęcia. Więc to jest ramka z naszego satelity, który zrobił zdjęcie nad Alaską. To jest jakiś piękny wulkan. Nie pamiętam nazw, sorry, geograficznych. Widzicie te paski, tak? To jest pojedyncza ramka z tego sensora. Tam każde 4 czy 6 pikseli, każda linia ma trochę de facto inny kolor, tak? My zaczynamy, bodajże u góry jest chyba niebieski, a na dole jest podczerwień. Nie? I jakby to jest taka tęcza tak naprawdę, jakbyśmy to pokolorowali. I żeby było pewne zdjęcie, musimy się przesunąć na tym obszarem i zrobić porządne zdjęcie. Tego jeszcze niestety nie mamy, ale idziemy w tym kierunku. Więc przyjrzyjcie się, że tu takie te paski trochę widać. My trochę te zdjęcie wyrównaliśmy, żeby one miały podobną jasność, ale to nie jest takie proste. I ten czarny pasek to nie jest reklama, tam faktycznie nic nie ma na tej matrycy. Po prostu jest napylone. Proces produkcyjny tej matrycy powoduje, że jest taki obszar, który jest zasłonięty od światła. Jakby to nie przeszkadza, no bo to trzeba przesuwać, nie? To nie jest do robienia takich pojedynczych zdjęć. No ale niemniej zdjęcie jest, udało nam się zrobić, więc jesteśmy kolejną firmą, kolejnym podmiotem polskim, który robi zdjęcia polskie. Mam nadzieję, że kiedyś polskie, ale zdjęcia Ziemi z orbity. Rekrutujemy, tyle tylko powiem, jakby ktoś był zainteresowany. I dziękuję Wam za ten.